Panie marszałku, panie pośle, faktycznie jest taka sytuacja, tylko tak wcześniej wspomniałem, firmy górnicze zaczynają funkcjonować, funkcjonują na wolnym rynku, są poddane presji konkurencji, która jest niemała. Ona wynika z tego, że jest kilka firm wydobywczych kraju, one w naturalny sposób konkurują między sobą, no ale też jest duża zagraniczna konkurencja i aby jej sprostać, zarówno zarządy spółek węglowych, jak i związki zawodowe muszą dbać o to, aby koszty wydobycia nie były wyższe od zysków płynących ze sprzedaży. No jednym z elementów jest oczywiście zakładowy układ pracy. Wiem, że 52% kosztów to właśnie koszty pracy. Emeryci oczywiście mają prawo też być i są często w związkach zawodowych, które negocjują i w tym sensie mają też wpływ na to, co się z ekwiwalentem dzieje, choć wydaje się dzisiaj racjonalnym, aby ten system płac by miał bardziej współczesny charakter i był powiązany z wydobyciem, z zyskami firmy, a nie oderwany od tych dwóch elementów. Dziękuję bardzo.